śledzę od wielu lat, a zwłaszcza w tym roku, kiedy miałem szczęście być zaproszony po raz pierwszy na ten mecz. Zobaczyłem, właśnie przeżyłem ten mecz i postanowiłem, że będę kiedykolwiek będę uczestniczył, ale zawsze będę wspierał duchowo modlitwą swoją jako duszpasterz środowisk sportowych. Wziąłem w swoje serce właśnie klub Górnika Łęczna. Kibicom bym życzył, żeby byli zjednoczeni. Życzyłbym takiej szlachetnego, pięknego dopingu, kulturalnego dopingu, żeby tego się uczyli jedni od drugich. I oczywiście, żeby umieli się cieszyć sukcesem, ale żeby umieli pięknie w sposób kulturalny wspierać zawodników w chwilach trudnych, kiedy właśnie trwają mecze. Więc tego serca życzę i sam jako kibic, ale jako duszpasterz modlę się o to, żeby na trybunach, na meczach piłkarskich była piękna atmosfera, jak na wielu innych arenach.